Internowanie w latach 80. matek było aktem barbarzyństwa i przestępstwem nawet według ówczesnego prawa, powiedział prezydent Kaczyński przez spotkania z matkami internowanymi w stanie wojennym. Prezydent Kapara już kolejny raz spotyka się z osobami poszkodowanymi przez PRL. Jedną z takich rodzinnych historii przedstawia Joanna Rutek. Czasami są wspomnienia pogodne, a czasami rzeczywiście smutne. Maria Sierocińska-Rewicka i jej córka Berenika. Gdy panią Maria aresztowano w nocy z 12 na 13 grudnia, Berenika miała 14 lat. I nagle to na nią spadły wszystkie obowiązki. Żeby, nie wiem, kupić biały ser, bo zawsze to robiła mama, a teraz trzeba było samemu to zrobić. Żeby samemu przygotować Wigilię. No muszę powiedzieć, że byłam strasznie z siebie dumna, bo pierwszy raz, że to przygotowałam Wigilię, czekaliśmy na mamę, na nie przyszła. To może było takie chyba najsmutniejsze w tym okresie. Dziecko wtedy służyło do szantażu. Panią Marię można było szantażować, bo tuż przed internowaniem córka trafiła do szpitala, a jedyna forma kontaktu, listy od rodziny, zawsze wyglądały tak samo. Ja dostawałam listy i jegomość, ten Ówek, powiedział tak, że tutaj jest list, o, córki jest list, podaje mi list. A w środku wszystko zapisane czarnym klamatkiem. Także jest tylko kochana Ujeńko, a potem jest podpisane Lela. I nic. Nic nie można przeczytać. No i teraz nie wiadomo, czy kiedyś zdajesz, czy mąż się dobrze czuje. To nic. Córka i mąż też przez 8 miesięcy nie mieli żadnych informacji. Każdy dzwonek to było mama. No i się okazywało, że nie. Panią Marię szantażowano, by podpisała zgodę na współpracę, że dziecko umiera i że musi to zrobić. Przypuszczała, że Ubek kłamie, bo niektóre informacje od rodziny dochodziły, ale pewności nie było. Teraz komu wierzyć? Oni nie chcą mnie martwić. Czy ten Ubek ma rację? To podłe. Nawet mu powiedziałam, pamiętam, że przecież to wszystko nie od pana zależy, tylko od pana Boga. Zaczynam podpisywać. Gdy córka miała urodziny, jedyne co udało się wysłać od leżącej wtedy w szpitalu pani Marii, to list z kawałkiem papierosa i strzykawką. Takie prezenty. Jedyne możliwe. Z matkami internowanymi w stanie wojennym spotkał się prezydent Lech Kaczyński, który sam był internowany. Trzeba pamiętać, czym jest dla matki, dziecka maleńkiego, małego, albo nawet średniego, albo, ale jeszcze dziecka. Rozdzielenie z matką. Prezydent dodał, że wobec osób, które dopuściły się tych przestępstw, wyciągnięto konsekwencje tylko w niewielkim stopniu i dopiero dziś historia otwiera karty ukazujące mechanizmy działania tamtego systemu. Mimo, że to było stracone i potem wiele lat stracone z wielu powodów, to muszę pani powiedzieć, że czuję się spełniona. Ja się świetnie czuję w tej rzeczywistości, że kawałek naszej pracy, to jest ta niełeczka, ten kamyczeczek, to zbudowany, że to wszystko jakoś nie poszło na marne. Joanna Łukowska, Panorama.